teraz podpowiemy, drodzy Państwo, jak zostać gwiazdą filmową. Kto chociaż raz w życiu nie chciał być Jamesem Bondem? Kto chociaż raz w życiu nie chciał być w skórze Toma Cruise'a? Kto chociaż raz w życiu nie chciał towarzyszyć Salmie Hayek? To wszystko, no, być może nie przy tym filmie, ale być może ten film ułatwi karierę aktorską. Ohrid.mk. O tym filmie już w naszym studiu rozmawialiśmy z Konradem Komorniczakiem. I Konrad Komorniczak znowu powraca dzisiaj do naszego studia. Witam serdecznie. Cześć, Konrad. Cześć. Szukacie gwiazdy filmowej. No tak. Zobaczymy, jakie to będzie proste czy trudne, ale wydaje mi się, że no już na swojej drodze spotkaliśmy przypadkowo wiele bardzo uzdolnionych osób i chowających się gdzieś po poznańskich, nie tylko poznańskich mieszkaniach. Także no, jesteśmy bardzo ciekawi, co poznaniacy nam pokażą. Mamy do wzięcia jakby 5 głównych ról w filmie Ohrid.mk. Tutaj powiem od razu, że to są role dla młodych osób. Młodzieży. Tak, czyli zakładamy 16-20 lat. Jeżeli ktoś ma 15, wygląda na 18 i odwrotnie, czyli ma 21-22, wygląda wciąż rewelacyjnie, przecież takie tak są. Jak my, na przykład? Dokładnie, tak jak my. No to zapraszamy serdecznie do przesyłania swoich filmików, zdjęć. Tutaj, jeżeli mogę powiedzieć, to zdjęcia, jeżeli by były, prosimy o portretowe i bez makijażu, bo już bardzo często robiliśmy sobie takie wewnętrzne castingi jakby na Facebooku. No jest problem, bo młodzi ludzie mają strasznie te zdjęcia po prostu poinstagramowane, po nie wiem co zrobione jeszcze. Tak, Photoshop tam działał i no nie żebyśmy mieli coś przeciwko takim rzeczom, ale nie widzimy wtedy, jak ta osoba wygląda naprawdę, jak będzie wyglądać w kamerze. A najlepiej, gdyby ktoś chciał, to prosimy, żeby przesyłać filmiki. Tam widać najwięcej, jak ktoś jest bezpośredni, jakie ktoś ma obycie przed kamerą, no i jak go kamera łapie. A to ma być filmik o czymś, czy taka autoprezentacja? Nie, po prostu cokolwiek, co komu przyjdzie do głowy. My jakby czekamy na te zgłoszenia. Tutaj jeszcze dodam, że oczywiście nie szukamy osób tylko młodych, także wszyscy, którzy czują w sobie jakąś żyłkę aktorską, naprawdę zapraszamy, bo no jak się łatwo domyślić, ci bohaterowie mają na przykład swoich rodziców, którzy już powiedzmy mogą być w wieku, jeżeli oni mają 18, to rodzice mogą być od 35 do 50. Także nie ma najmniejszego problemu. Zapraszamy aktorów do ról drugoplanowych. Dokładnie. Szukamy epizodystów, szukamy do ról drugoplanowych, no i do ról pierwszoplanowych. Także tej obsady będzie sporo. Naprawdę można się załapać i można przeżyć fajną przygodę, bo to dla nas wszystkich jest ogromna przygoda. Myślę, że dla wielu z tych aktorów wyjazd do Macedonii. Granie u boku profesjonalnych aktorów, których też będziemy mieli w obsadzie, no będzie wielką przygodą, przygodą życia. Większość materiału będzie tworzone właśnie w Macedonii. No tak, 85%. Wiadomo, że będą też zdjęcia w Polsce, ale jakby tutaj to już w naszej jakby my zapewniamy to, że ci aktorzy jakby będą, oprócz tego, że będą pracować w Macedonii, no to będą mieli jakieś tam świetne wakacje, no bo to plan zdjęciowy jest przewidziany na 40 dni w Macedonii, także... To można się opalić, może skóra, zejść się można znowu opalić. Tak, można się znowu opalić, tak. Można drugi raz zgubić skórę. Tak. Konrad, tylko że my cały czas mówimy o filmie Ohrid.mk, a nie każdy przecież musiał oglądać nasze ostatnie spotkanie. Przybliż jeszcze raz, o co chodzi tak naprawdę w całym waszym pomyśle. Komedia polsko-macedońska. Tak, no to tylko pokrótce jakby, bo zapraszam serdecznie do oglądania naszego Facebooka, strony internetowej, głównie Facebooka, bo tam najszybciej informacje się pojawiają. Czyli Ohrid.mk to jest komedia o młodych, dla młodych, głównie dla młodych. Polska komedia zrobiona śmiesznie. Tak, żeby powiedzmy dialogi z tej komedii, no jak to się mówi ładnie, śmigały gdzieś po miastach polskich. I oprócz tego ma być zrobione ze smakiem, czyli my tak zawsze mówimy, że robimy na przykład śmiesznie, tak jak w American Pie, natomiast odchodzimy jakby od tej strony takiej obrzydliwej typu Jackass, idziemy raczej w stronę takiej estetyki kina europejskiego, może tutaj za przykład służyć francuskie kino, no, gdzie komedie
ostatnie komedie, na przykład, nie wiem, Dalej niż północ, no to jest po prostu, to jest właśnie to, czego my szukamy, tylko w innym jakby środowisku. My tutaj szukamy jakby takiej historii fajnej wśród młodych. I to jakby tyle. Ten film o tej przyjaźni, nie pamiętam jak to było, na pewno początek jest tylko nie pamiętam, niezniszczalni, niedotykalni. Tak, no nietykalni. Nietykalni, tak. Nietykalni. Czyli to coś takiego, fajne No tak, kino. Tak. Gdyby się udało, no to bylibyśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że się uda pewnie, ale Nietykalni to świetny też. Trzymamy kciuki. Konrad Komorniczak, scenarzysta filmu Ohrid.mk. Mhm. W najbliższy piątek spore wydarzenie w dokładnie Pop Art Cafe. Tak, Pop Art Cafe na Długiej. Jeżeli chodzi o naszą produkcję, to jest faktycznie taki kolejny krok, może nie milowy, kilometrowy niech będzie, bo jesteśmy w Europie. Tak. Tak. To jest taki kolejny krok. Pokazujemy zupełnie przedpremierowo nasze drugie promo. Pierwsze już, mam nadzieję, większość poznaniaków widziała, bo było kręcone w Poznaniu. Drugie nakręciliśmy w Macedonii, także no, trochę wysiłków nas to kosztowało, trochę powiedzmy... Aklimatyzacji, bo wy wyjechaliście ze mroźnego, śnieżnego Poznania, wyjechaliście do słonecznej Macedonii, no to rzeczywiście ciężko. Tak, było ciężko, no, szczególnie jeżeli jechaliśmy bez przerwy z tam prawie 2000 kilometrów i no, trzymaliśmy się na kawach, energetykach, nie będę wymieniał nazwy i... Wszystkie porządne dzieci są chyba w szkole w tej chwili, więc na papierosach tak też. I no, ale daliśmy radę. Daliście naprawdę radę. Myślę, że materiał będzie fajny, także myślę, że po prostu warto przyjść. Co więcej w ogóle, podczas tej imprezy będzie można spotkać się z twórcami, czyli mnie już ktoś tam, powiedzmy, ma kontakt, jestem z Poznania, ale na przykład twórca filmu, no i tutaj też, powiedzmy, już coraz bardziej znany fotografik Paweł Grabowski będzie na miejscu, także przyjeżdża specjalnie do nas na tą okazję. No będzie można go zapytać, nie wiem, o ten film, można będzie zapytać nas o ten film, czyli będzie również reżyser, będzie kierownik produkcji na Macedonię, no ale można zapytać też, tak jak mówiłem, na przykład jeżeli tutaj chodzi o Pawła Grabowskiego, można go zapytać o jego pracę, jakby można, być może jacyś adepci sztuki fotograficznej chcieliby się czegoś dowiedzieć, spojrzeć. No to niech idą na Długą 6. Oczywiście, Długa 6 od 20. Sam film, oczywiście wcześniej również będą ciekawe rzeczy pokazywane, natomiast sama premiera, podejrzewam, 22 plus minus 15. 15 minut i zapraszamy serdecznie wszystkich poznaniaków. Czyli do godziny 22 wymiary merytoryczne rozmowy, później już może być różnie. Później też merytoryczne. Okay. Też merytoryczne. Mam nadzieję, że tak będzie właśnie. Dzięki, Konrad. Konrad Komorniczak, scenarzysta filmu Ohrid.mk, był naszym gościem. Państwo znowu widzieli fragment promo 1, promo 2. Swoją premierę będzie mieć w Pop Art Cafe przy ulicy Długiej 6 o godzinie 22. Tam wszystkich serdecznie zapraszamy i zapraszamy też na stronę całego projektu. Gdzieś się miałem zapisaną, nie tak, mam zapisaną. www.ohrid.mk.pl, a jeszcze lepiej na Facebooku Projekt Ohrid. No właśnie, i to wystarczy. Bardzo dziękuję jeszcze Super. Raz. Drodzy Państwo, my za chwilę powracamy z przeglądem portali internetowych.